Prawo startu mają dzieci z roczników 2006, 2007, 2008 i młodsze. Program imprezy pozostaje niezmieniony od lat. To biegi na 60, 300, 600 i 1000 metrów, skok wzwyż, skok w dal i rzut piłeczką palantową. W każdym z roczników prowadzone są klasyfikacje w poszczególnych konkurencjach. Organizatorzy podsumowują też punkty w kategorii drużynowej. Trenerzy obserwują wyniki talentów, bo przecież za kilka lat właśnie uczestnicy czwartków lekkoatletycznych będą walczyć o medale Mistrzostw Polski. W tym roku szkolnym Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki zorganizuje w sumie 10 czwartków. 4 z nich odbyły się w 2018 roku. Podsumowanie zawodów organizatorzy zaplanowali na 6 czerwca. Potem najlepsi pojadą na finał krajowy. Radomskie czwartki odbywają się na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Początek o godzinie 15:30.